wobec kogo będę miała dług wdzięczności. W twojej duszy panuje chaos. Powodem nierównowagi jest to, co dopiero nadejdzie. Oddaję się w twoje ręce. Przed tobą służba, a służyć będziesz mnie. Jak miałbym służyć ci, martwy? Odroczę twój wyrok. Niegdyś dałam szansę słudze, który osiągnął wewnętrzną równowagę. A w zamian ten uwięził mnie w kamieniu na 2000 lat. Mam wiernych uczniów na całym świecie. Ale jednak to ty zwróciłeś mi wolność. To ty jesteś awatarem, jakiego mi trzeba. Służ mi, a wreszcie odnajdziesz spokój. Nie pozwól, by ból przeszłości tobą zawładnął. Będzie jak każesz. Na początek oczyścimy z grzechu Kair, a po nim świat. Honsu, czas nie był dla ciebie łaskawy. Jak każdy na świecie, mam przypisaną rolę. Muszę przywrócić równowagę. Mówisz o równowadze, a na awatara wybrałaś jego, grzesznika! Zazdrościsz mi, bo jest lojalny. Lojalny w zamian za co? O, Honsu, jak na Boga? Masz w sobie mało wiary. Tyk. Błagaj mnie o litość. Oszczędzę cię. Świata wcale aż tak nie różni się od twojej. O co my się ścieramy od tysięcy lat? Znasz odpowiedź. Ja karzę tylko tych, którzy czynią zło. To tak jak ja. Z tą różnicą, że nie dopuszczam do tego, aby je wyrządzili. Chodź, wesprzyj mnie w walce. Dalej walczysz, wiedząc, że polegniesz? Ten świat mógł być naszym własnym rajem! Za późno na żale. Przepadniesz na wieki. To na nic nie uwięzicie mnie! Ja nigdy się nie poddam!